sobotę, 14 maja, o godzinie 15.15 w Nowej Telewizji Warszawa, a teraz konkretnie. Nadawaną na żywo rozmowę widzów NTW z Marianem Szachlewskim prowadzi Andrzej Tadeusz Kijowski. Witam Państwa, witamy Pana Przewodniczącego. A teraz konkretnie z Marianem Krzakleskim. Marian Krzakleski, automatyk z Politechniki Śląskiej, doktor nauk technicznych w dziedzinie komputeryzacji procesów przemysłowych. Ma 43 lata, żonę, kinezyterapeutę. Proszę nam wytłumaczyć po pierwsze, co to znaczy. Maria przede wszystkim, a później kinezyterapeuta, rehabilitacja ruchowa, magister rehabilitacji ruchowej. Dwóch synów. Założyciel NSZZ Solidarność w Polskiej Akademii Nauk w latach 80. Współpracownik i współwydawca podziemnych wydawnictw w stanie wojennym. W roku 1991 czarny koń wyborów Solidarności pokonał legendy Bogdana Borusewicza, Jana Rulewskiego, Lecha Kaczyńskiego i stał się bezpośrednim następcą Lecha Wałęsy. Pochodzi z rodziny z tradycjami powstańczymi. Jego prapradziad z generałem Józefem Dwernickim podchodził Moskali. Inny krewny, Józef Toczyński, stracony został strałgutem na stokach Cytadeli. Dziadek był legionistą, ojciec chirurg, żołnierz Armii Krajowej, po wojnie więziony na zamku w Rzeszowie. Marian Krzaklewski mówi o sobie, tu cytuję, że jest genetycznie zakodowanym antykomunistą. Panie Przewodniczący, po pierwsze witamy w studio i od razu proszę nam powiedzieć, czy to właśnie ten genetycznie zakodowany antykomunizm sprawił, że działacze Solidarności rok temu odwołali rząd po to, ażeby lewica wróciła do władzy? No, można mieć genetycznie zakodowany kolor włosów, prawda, i to nie ma wpływu na aktualną działalność. A więc mam genetycznie zakodowany antykomunizm, a przy okazji jestem przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ Solidarność i w momencie, gdy doszło do tak dużego spiętrzenia konfliktów między poprzednim rządem i związkiem, że mieliśmy dwa wyjścia, albo strajk ogólnopolski, generalny, albo zastosowanie możliwości prawnej wotum nieufności, to wykorzystaliśmy tą drugą możliwość. I tutaj rzeczywiście te genetyczne predyspozycje nie miały nic wspólnego z tą decyzją. Czy po wyniku wyborów pan tej decyzji żałuje, czy związek tego żałuje? Nie żałujemy tej decyzji, ponieważ ta decyzja przede wszystkim spowodowana była konfliktem, który został wywołany nierealizowaniem przez rząd porozumień. Porozumień, które zawierały w wielu wypadkach już określone ustawy, regulacje dotyczące gospodarki, dotyczące procesów prywatyzacyjnych, i to po prostu nie było wykonywane, i dlatego przede wszystkim doszło do tego konfliktu. 2079 11, 205753. Nasza rozmowa nadawana jest na żywo. Możecie Państwo dzwonić do przewodniczącego Solidarności Mariana Krzaklewskiego. Nasze spotkanie było zagrożone między innymi dlatego, że pana rodzina chciała w końcu pana zobaczyć w sobotę. Czy żąda pan od żony i rodziny wyrozumiałości takiej jak kiedyś powstańcy, którzy nie często pojawiali się w domu, a zgoła wcale? Ja nie żądam żony, nie jestem despotą w domu, chociaż muszę przyznać, że ja trzymam kasę, ale raczej oczekuję i jestem pełen podziwu dla żony i dla dzieci, że wytrzymują to wszystko. Jestem pełen podziwu i chwalę się tym nawet, jaką mam dzielną małżonkę i dzieciaki, chociaż wiem, że nie mogę zbyt wiele czasu im odbierać. I tu jest właśnie ten problem. Niedawno właśnie nawet zaproponowałem, żebyśmy taki pakt zawarli, różne strony społeczne, że przez 5 dni w tygodniu rozwiązujemy te konflikty, a przez 2 dni jednak cieszymy się rodzinami i poświęcamy im czas. Ale dzisiaj znajdzie się pan w Gdańsku. Znajdę się na chwilę w Gdańsku, a jutro znowu muszę jechać do Warszawy z powrotem. Były poseł Solidarności Alojzy Pietrzyk powiedział tygodnikowi Solidarność, cytuję: obawiam się, że zagrożona jest nasza suwerenność, chodzi o wypowiedź po wyborach. Również dlatego, że do władzy doszli wasale Moskwy, a Rosja przeżywa niebezpieczny okres. Czy podziela pan ten pogląd? Tutaj na pewno jest to selektywnie potraktowane przez Alojzego Pietrzyka, ale mogą być tutaj pewne racje, które mogą wpłynąć na ograniczenie suwerenności polskiej. Choćby ostatnie wypowiedzi polityków rosyjskich, które skłaniają się do podkreślania hegemonizmu rosyjskiego, potwierdzają, że nie jest to tylko jakby selektywne odczucie Pietrzyka, że tu może to być pewne zagrożenie suwerenności. Ale nie jest to jakby zasadniczy element w tej chwili naszej sytuacji. Wydaje mi się, że właściwe rozwiązania w sytuacji wewnętrznej są ważniejsze w tej chwili. Chociaż nie należy o tym zapominać i polityka międzynarodowa powinna być... 20 79 11 20 57 53, telefon już dzwoni, oddajemy Państwu głos. Halo? Halo, dzień dobry. Halo?
Słyszymy się. Witam. Dzień dobry. Moje nazwisko Jasiński. Prowara, ja chciałem pana Krzeklewskiego zapytać. Nie jestem nie jestem komunistą, prawda? Też jestem jakoś tak źle ustawiony do tego wszystkiego. Ale chciałem go zapytać, kto go wykształcił? I gdzie kończył uczelnię? Czy przypadkiem nie komuniści? Muszę przyznać, że pytanie jest stereotypowe. Przyjeżdżali tacy panowie z Komitetu Wojewódzkiego i właśnie zawsze stosowali taką formułę, pamiętam, w 70-tych, 60-tych latach, do zakładów pracy, żeby, gdy się atakuje system aktualny, totalitarny, to trzeba mówić, a kto wykształcił wasze dzieci? Gdzie chodziliście do szkoły? A więc ten telefon potwierdza to, że nie uwolniliśmy się właśnie z tych, z tej komuny także zakodowanej w metodach i w umysłach. Mnie przede wszystkim wykształcili rodzice, wykształciło mnie państwo, które tworzyli pracą, robotnicy, pracownicy. Mnie nie utrzymywał komitet centralny, po prostu praca ludzi, praca Ale Polaków. Ale wykształciło nas tu obecnych państwo. Rozwinę to pytanie. Jakie gwarancje daje państwo obecne powszechnego, dostępnego wykształcenia? No na pewno to powszechne i dostępne wykształcenie jest, przy czym tutaj nie należy patrzeć na to w kategoriach porównawczych, bo przede wszystkim trzeba zastanowić się, jak dostosować ustawy dotyczące wykształcenia do nowej sytuacji. Tutaj zrobiono zasadniczy błąd. Kolejne ekipy rządowe i parlamentarne nie dostosowały ustawodawstwa dotyczącego szkolnictwa, oświaty, szkolnictwa wyższego. To ustawodawstwo jest w tej chwili takim zlepkiem właśnie poprzednich ustaw, pewnych nowelizacji. Tu jest największy błąd. Nawet nie zastosowano odpowiednich reguł ekonomicznych. Jest problem zawsze aktualny od kilku lat stawiany jako postulat Solidarności oddłużenia oświaty, oddłużenia służby zdrowia, w ogóle jeśli chodzi o proces ekonomiczny tylko. Czyli, że tutaj jest problem. Czemu służyły 4 miesiące strajków? Realizacji 8 postulatów, czy po prostu obaleniu obecnej władzy? Realizacji 8 postulatów i nadal będziemy prowadzić walkę o te 8 postulatów, ponieważ one stanowią system rozwiązań, który przede wszystkim ma zatrzymać spadek dochodów rodzin pracowniczych, ma wprowadzić odpowiednie zmiany ustrojowe, jeśli chodzi o porozumiewanie się pracodawców, pracowników i państwa i wprowadzić decyzję o uwłaszczeniu społeczeństwa zgodną zresztą z intencjami ustawy prywatyzacyjnej z 90 roku, artykuł 205. To jest w tej chwili pusty zapis, ale to jest ustawa konkretna, mówiąca właśnie o bonach uwłaszczeniowych dla każdego obywatela. Premier Suchocka, która niedawno siedziała na pana miejscu, powiedziała, że ponad połowa Polaków odczuwa już korzyści ze zmiany ustroju. Czy pan podziela ten pogląd? No nie wiem, na podstawie jakich statystyk pani premier to mówiła. Być może, że są jakieś statystyki wewnętrzne. Raczej z tych statystyk, które znamy, wynika, że dużo mniej ludzi jest zadowolonych. Ja dam taki krótki przykład. Niedawno widziałem badania Instytutu Polityki Społecznej Europejskiego, gdzie przedstawiono, w jakie grupy społeczne w Polsce wzbogaciły się, czyli uzyskały wzrost dochodów realnych. Podzielono grupy dochodów na 10 grup, czyli taki decylowy rozkład. I jedyną grupą, która wyraźnie wzbogaciła się 91-92, to była grupa tych najwyższych dochodów, czyli można mówić tutaj o zwiększaniu się dochodów grupy oligarchicznej. Zaś wszystkie grupy straciły, i średni, i biedni stracili, jeśli chodzi o dochody. To znaczy nastąpił spadek realny dochodów w tych grupach. I to jest niezależnie robione opracowanie przez Instytut Europejski. Bardzo ciekawe, polecam politykom i polecam także przywódcom byłym państwa naszego. Czy uznaje pan prawo obecnego rządu do sprawowania władzy, czy życzy pan parlamentowi, aby dotrwał do końca kadencji? Czy uznaję prawo tego rządu do sprawowania władzy? Chciałbym, żeby tą władzę ten rząd lepiej pełnił, tak żeby nie było konfliktów społecznych. Jeśli chodzi o parlament, także uznaję, że wszystkie jego decyzje są zgodne z regułami demokratycznymi, co nie znaczy, że parlament może skrócić swoje istnienie, sam sobie skrócić, źle działając, źle inspirując rząd, nie kontrolując rządu, nie kontrolując procesów, które w Polsce się nawarstwiają. Na przykład teraz jest bardzo niebezpieczny moment. Parlament i koalicja jakby zachłysnęli się tym, no skończyły się strajki Solidarności. Przede wszystkim nie skończyła się akcja protestacyjna. Po drugie, nie rozwiązując tych problemów, o których mówimy w postulatach, rząd odłożył bombę, która jeszcze z większym może Zapewne w sierpniu. Tak, bo to są problemy, które trzeba rozwiązać. Nie można ich odłożyć, nie rozwiązując. Panie przewodniczący. Niekoniecznie w sierpniu, ale zobaczymy. Z jednej strony wzywa pan do jak najszybszego uchwalenia konstytucji, z drugiej powiedział pan gdzieś, że
ustawy zasadniczej mniejszość nie może narzucić większości. Kiedy życzyłby pan Polsce konstytucji? Czy życzyłby pan jej konstytucji uchwalonej przez ten parlament? Tu problem przede wszystkim trzeba sprowadzić do rzetelnego referendum narodowego. Tutaj parlament nie może, właśnie będąc odzwierciedleniem mniejszości, zadecydować sam o modelu konstytucji. Referendum musi być tak jednoznaczne, żeby rzeczywiście podstawowe pytania dotyczące kształtu konstytucji były zatwierdzone przez większość Polaków. I wtedy to musi być wykonane w pełni przez parlament. Nie może być tak, że naród w referendum odpowie na konkretne pytania konstytucyjne większości, a parlament, który reprezentuje mniejszość, powie coś innego. Absolutnie decyzje wynikające z referendum muszą być obligatoryjne dla parlamentu. 20-79-11, 20-57-53. Kolejny telewidz. Słuchamy. Proszę bardzo. Halo? 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 Słyszymy się. Halo? Słyszymy się. Proszę panie, czy pan powtórzyć pytania? Tak, proszę bardzo. Halo? Tak, proszę powtórzyć pytania. Halo? No i teraz rozumiem. Proszę pana... Technika. Czy między samorządem pracowniczym a terytorialnym istnieje wspólnota interesów? To jest zbyt ogólnie powiedziane. Przede wszystkim powinna istnieć wspólnota zainteresowania samorządnością jako taką i docenienia samorządności. Może się okazać, że będzie istnieć wspólnota interesów, ale raczej nie w konfiguracji samorząd pracowniczy, samorząd terytorialny, raczej w innej konfiguracji, że przedstawiciele pracowników będą w Radzie Nadzorczej spółki z samorządu terytorialnego i będą reprezentowani tam w odpowiedniej proporcji. Może to nawet być często, czasami spółka pracownicza, ponieważ mogą pracownicy w porozumieniu z samorządem terytorialnym uzyskać prawo do leasingu większościowego pakietu. A czy gmina powinna prowadzić działalność gospodarczą? Oczywiście, powinna prowadzić, ale przede wszystkim według mnie przez zlecenia kapitałowe, przez powiązania kapitałowe. Nie powinni się angażować bezpośrednio urzędnicy nadzorujący pracę gminy w działalność gospodarczą, bo to ich odstręczy, odsunie od tej funkcji, która jest im powierzona. Jak ocenia pan pomysł odebrania podatku drogowego gminom i wkomponowania go w cenę benzyny? Już wiemy, że do końca roku nie zostanie to zrealizowane. Tutaj nie można tego rozwiązać jednostronnie. Gdy tylko się naliczy podatek przy benzynie, a nie zapewni się gminom odpowiednich środków na realizację remontu dróg, przygotowania dróg, to będzie złe rozwiązanie. Tu musi być rozwiązanie konsensusowe, a więc jest dobra idea opodatkowania łącznie ze sprzedażą benzyny podatnika, ale musi być tutaj konsensus z gminami, tak żeby te gminy mogły dysponować środkami, co najmniej takimi samymi jak w tej chwili, żeby te drogi rekonstruować. Z rad gminnych odejdą po 27 maja działacze w większości pochodzący z obywatelskich komitetów Solidarności. Czy związek ma zamiar jakoś się zachować w nadchodzących wyborach samorządowych? Tutaj właśnie przy okazji tego pytania pojawia się bardzo ważny problem. Bardzo byłoby źle, gdyby utracić tych ludzi. W tej chwili w gminach pojawiło się wielu wspaniałych, po tych 4 latach, wspaniałych już menedżerów tych samorządowych. Ludzie rozpoznali te problemy, począwszy od ekologii, skończywszy właśnie na działalności gospodarczej, kapitałowej. I gdy teraz wybory wytną tych ludzi, to tak jakbyśmy stracili znowu kadrę pewną. I tutaj jest olbrzymia obawa, żeby te wybory samorządowe, które są tak upolitycznione przez aktualny układ decyzyjny, szczególnie przez postkomunistyczne partie, żeby te wybory samorządowe nie wycięły fachowców. To będzie coś strasznego. Dlatego apeluję do wyborców. Pamiętajcie państwo, nie wycinajcie tych ludzi, którzy naprawdę są w tej chwili fachowcami w tej dziedzinie, bo znowu będziemy do tyłu przez 4 lata. 20-79-11, 20-57-53. Miejmy nadzieję, że teraz połączenie dojdzie do skutku. Halo? Słyszymy się? Halo? Tak. No, prosimy. Tak, moje nazwisko Tkaczyk Maksymilian. Chciałbym spytać pana Krzaklewskiego, jak on sobie wyobraża w obecnym stanie kasy państwa rządzenie, żeby wszystkie warstwy były zadowolone natychmiast albo jak najszybciej. Dziękuję. No to jest pytanie bardzo ogólne. My wyraźnie mówimy w naszych postulatach, że chcemy zatrzymać spadek dochodów rodzin nie poprzez drukowanie pieniędzy, zwiększanie deficytu, przez kolejne operacje, następujące operacje. Ograniczanie podwyżek cen energii, żeby nie były wyższe niż inflacja. Po efekcie inflacyjnym, żeby właśnie nie tworzyły inflacji. One tworzą w Polsce 30% inflacji co najmniej. Następnie możliwości podatkowe, łączne opodatkowanie współmałżonków, odliczanie przy rozliczaniu podatku w ramach kosztów uzyskania przychodu, takich wydatków jak dojazdy do pracy, bo firma prywatna sobie może koszty transportowe odliczać. Następnie zlikwidowanie popiwku i przejście na regulację płac poprzez układy zbiorowe. I tutaj jest kolejna możliwość zwiększania realnego dochodu bez zmiany budżetu. Następnie dla rodzin szczególnie ubogich
przy minimum już biologicznym, zerowanie lub znaczne zmniejszanie podatku, czyli spowodowanie automatycznego zasiłku socjalnego, tak jak w wielu krajach zachodnich. Czy powinniśmy prowadzić politykę prorodzinną? Dlaczego w tej chwili w podatku, przy rozliczaniu podatku nie można sobie odliczyć ilości dzieci, rozdzielić go na ilość dzieci? No czy właśnie, to jest prawidłowe? Trzeba się zapytać tych, którzy te rozporządzenia ministra finansów tworzą. Właśnie tutaj wyraźnie musi być możliwość tego prorodzinnego rozliczania. To znaczy, żeby zatrzymać spadek dochodów rodzin, nie przez generowanie pustego pieniądza, ale przez zwiększanie siły nabywczej aktualnych dochodów rodzin. I następne. I to są właśnie nasze postulaty, które tworzą kompleks cenowo-podatkowo-płacowy, umożliwiający zachowanie właśnie, zatrzymanie spadku dochodów rodzin przy wzroście produktu krajowego brutto. Wyraźnie my to podkreślamy, że jeżeli jest wzrost produktu krajowego brutto już trzeci rok z kolei, to my się domagamy zatrzymania spadku dochodów rodzin i wzrostu dochodów rodzin w Polsce. Kolejne pytanie od telewidza. Witamy. Halo? Halo? Obecne strajki, które miały wstrząsnąć całą Polskę, na szczęście nie doszło do skutku, miały na celu jakieś manewry polityczne. I to był bardzo przejrzysty widoczny na każdym kroku. Ja chciałbym, żeby pan wytłumaczył, proszę pana, dlaczego pan niszczy przemysł polski, dlaczego pan nadal działa przeciw rządowi, dlaczego pan szkodzi Polsce. Poprzednia Solidarność dowiodła, jak bardzo szkodliwa była jej działalność. No to już pan sam odpowiedział na swoje pytanie. Pan powiedział, że poprzednia Solidarność dowiodła, jak bardzo szkodliwa była jej działalność. No, Solidarność spowodowała, że staliśmy się suwerennym krajem, demokratycznym, niepodległym. Jeżeli pan uważa, że to zaszkodziło Polsce, to ja nie będę odpowiadał na te pytania. Są zadane wyraźnie, tendencyjnie i bez umiaru, bez jakiegoś odniesienia do rzeczywistości. Zapytam jeszcze bardziej tendencyjnie. Kogo w takim razie dziś reprezentuje Solidarność i ilu ma członków? No przede wszystkim reprezentuje członków związku i tych ludzi, którzy się identyfikują choćby z postulatami, z programem Solidarności. Ma w tej chwili 1 800 000 członków, przy czym 1 600 000 płaci składki. W miarę systematycznie. Z jakich grup społecznych rekrutują się dziś działacze Solidarności? No około 60-65% to są pracownicy sektora produkcyjnego. Reszta sektor budżetowy lub sektor taki pośredni między budżetowym a państwowym. Ile osób wzięło udział w strajkach i co pańskim zdaniem konkretnie strajki dały? No w strajkach wzięło, gdybyśmy podsumowali, to było około 1200 akcji. Niestety doszło do tych strajków, nie dlatego, że chcieliśmy coś politycznie załatwić, ale dlatego, że chodziło nam o realizację postulatów, które są konkretne. 8 postulatów. Proponuję temu panu, który dzwonił, żeby przeczytał. Tam nie ma ani jednego postulatu politycznego. Są postulaty realne, które w większości są realizacją podpisanych porozumień wcześniej. I to jest problem. I teraz ile ludzi? Około 800 parę dziesięciu tysięcy ludzi uczestniczyło w tych akcjach. 800 parę dziesięciu tysięcy, czyli mniej niż członków. Tak, ponieważ jak wiadomo, mamy 13 tysięcy komisji zakładowych, a mniej więcej około 1000 struktur związków uczestniczyło w tych akcjach. Przy czym inne struktury uczestniczyły w tworzeniu Solidarnościowego Funduszu Strajkowego. W tej chwili około 1200 komisji zakładowych związku już przekazało środki na Fundusz Solidarnościowy Strajkowy. Panie Przewodniczący, kto jest głównym dzisiaj partnerem związku? Czy ciągle państwo, czy również już pracodawca prywatny? I jakimi metodami dysponuje związek, żeby również prywatnego pracodawca kontrolować? Chcielibyśmy, żeby przede wszystkim pracodawca prywatny lub bezpośredni był partnerem. Ale niestety tutaj nadal głównym partnerem jest rząd. Nie dlatego, że myśmy sobie to wymyślili. Dlatego choćby, że rząd tak ustawia ceny, które decydują o kosztach utrzymania rodziny. Ustawia popiwek, prawda? Czyli regulacja centralna płac. Ustawia progi podatkowe, zmieniając je, prawda? Czyli, że tutaj rola państwa, rola rządu jest bardzo mocna, jeśli chodzi o kształtowanie dochodów pojedynczego pracownika, bez względu na to, czy to jest pracownik w firmie prywatnej, państwowej. I to jest właśnie niewłaściwe. My chcielibyśmy, żeby przede wszystkim rola związku sprowadzała się do zawierania układów zbiorowych na poziomie zakładowym, także w firmach prywatnych, w firmach państwowych. I tu musi zaistnieć jako obligatoryjne prawo układów zbiorowych. I właśnie to prawo jest zawarte w pakcie o przedsiębiorstwie, na który czekamy od roku i dwóch Wrócimy miesięcy. Wrócimy do tematu. Ktoś się dodzwonił. Witamy. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry. To Suchodolski. Jestem pracownikiem małego układu pracy państwowego. Jestem członkiem Solidarności. Składki oczywiście płacę. Należę do tej większości. I mam takie pytanie. W tej chwili strajkowały duże przedsiębiorstwa, energetyka, górnictwo, wywalczyły sobie pewne postulaty. Oprócz ogólno
polskich, ogólnozwiązkowych, że tak się wyrażę. A w tej chwili co mają zrobić takie przedsiębiorstwa, kiedy Komisja Zakładowa Solidarności nic nie robi, członków jest kilkunastu w przedsiębiorstwie, od trzech czy czterech lat nic się nie dzieje w związku, nic się nie dzieje w przedsiębiorstwie. Sam pan podkreślił, że realne dochody ludności o tyle, tyle się, a w takich przedsiębiorstwach w ogóle nie ma żadnego ruchu, jeżeli chodzi o koszty utrzymania, podwyżki ceny, podwyżki płac i tak dalej. Co oni mają robić? Przede wszystkim, jeśli chodzi o samą sytuację w związku, w jesieni zaczyna się kolejna kampania wyborcza i wybory w związku od komisji zakładowych, czyli pierwszy przepis, żeby komisja zakładowa lepiej pracowała, po prostu trzeba ją poprzez procedurę wyborczą zmusić do tego, wybrać ludzi aktywnych. Po drugie, te komisje muszą wyraźnie korzystać z możliwości, jakie dają struktury branżowe, regionalne, nasze biura konsultacyjno-negocjacyjne, nasi eksperci do układów zbiorowych. Tutaj trzeba zmuszać działaczy związkowych, żeby korzystali z tych możliwości. Następnie te postulaty jednak zostały choćby w małej części, ale zrealizowane. Nie mamy w tej chwili popiwku. Pakt o przedsiębiorstwie wchodzi teraz w szybkiej ścieżce legislacyjnej. W tej chwili jutro Komisja Trójstronna ustala tryb wprowadzania paktu o przedsiębiorstwie, czyli także praw, które umożliwią między innymi w pana zakładzie wejście w tą korzystną dla pracowników ścieżkę prywatyzacyjną, czy ścieżkę przekształceń z udziałem współpracowników. Następnie już jest wprowadzony projekt ministra finansów dotyczący wspólnego rozliczania podatku przez współmałżonków, czyli prorodzinny. Nadal dalsze postulaty są aktualne, przy czym chciałem panu powiedzieć, że na pewno tamtych pozostałych postulatów nie odpuścimy, na przykład postulatu uwłaszczenia społeczeństwa, z którego na pewno pan i wszyscy obywatele skorzystają, na pewno nie odpuścimy. Czyli że nadal jesteśmy w walce o te postulaty, ale już cztery z tych postulatów są prawie że zrealizowane, co nie oznacza oczywiście, żeby mówić tutaj o tym, że rząd zadowolił nas, jeśli chodzi o te decyzje w stosunku do tych postulatów. Nadal będziemy naciskać, żeby ten cały kompleks postulatów został wprowadzony. Z jednej strony mówi pan o uwłaszczeniu, a z drugiej o dekomunizacji. Tak się składa, że głównie byli komuniści są właścicielami w tej chwili majątku. Czy istnieje sposób takiego uwłaszczenia, które byłoby zgodne z solidarności społeczną, sprawiedliwością? Tutaj chodzi i o społeczną sprawiedliwość, ale także właśnie o niekonfliktową prywatyzację. To, żeby zrealizować prywatyzację uwłaszczeniową, to wynika przede wszystkim z tego, że majątek w Polsce był tworzony przede wszystkim z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z odpisów, z płac, zaniżone płace świadczono i z podatków obywateli, z których to podatków spłaca się w tej chwili długi zagraniczne, za które budowano polski przemysł. Czyli że co najmniej połowa majątku Skarbu Państwa powinna zostać przekazana w postaci bonów prywatyzacyjnych na początku w równych udziałach każdemu obywatelowi. To jest oczywiste jako zasada nie tylko sprawiedliwości społecznej, ale ekonomicznej. Równocześnie to powinno spowodować, że jest szansa w Polsce na demokratyczny kapitalizm. Jeżeli tego nie zrobimy, to Polska przejdzie w strukturę państwa oligarchicznego, gdzie 20 tysięcy ludzi będzie posiadać te 80% majątku Skarbu Państwa wkrótce i będą reguły demokratyczne, ale będziemy państwem podobnym do Panamy, do Peru. I tu jesteśmy na rozdrożu. Panie przewodniczący, w postulatach związkowych czytam na przykład o 40-godzinnym tygodniu pracy. Z drugiej strony ci, którzy pracują już w sektorze uspołecznionym, mają miesięczne umowy, nienormowany czas pracy, brak jakiegokolwiek zabezpieczenia socjalnego. Co więcej, zdarza się, że pracownik dobry i wykwalifikowany zastępowany jest przez pracownika gorszego, ale tańszego i bez kwalifikacji. Czy związek chce, potrafi, może kontrolować rynek pracy, kontrolować relacje pomiędzy pracodawcą prywatnym a jego pracownikiem? Cały czas się upominamy właśnie o to. Trzy lata temu myśmy byli wnioskodawcami ustawy o układach zbiorowych właśnie po to, żeby układy zbiorowe były we wszystkich firmach, żeby były obowiązkowe, żeby pracodawca, naprzeciwko którego stanie, ale w sensie pozytywnym, nie konfrontacyjnym, zorganizowana grupa pracowników, czyli związek, że musi zawrzeć układ zbiorowy. I w tym układzie wtedy są wszystkie te warunki zapewnione, jeśli chodzi o do jakiego stopnia można okres świadczenia pracy, opłacę i tak dalej. Czyli wtedy na przykład znika co najmniej połowa, 60% strefy nieformalnej, szarej strefy. Do jakiego stopnia to są też olbrzymie korzyści dla państwa i dla budżetu państwa. Do jakiego stopnia można tego prywatnego
pracodawcę kontrolować? Czy na przykład można kontrolować wzrost płac w tych... Układ zbiorowy właśnie określa roczny wzrost płac i oczywiście ten wzrost płac musi uwzględniać wzrost cen w tym okresie i wzrost wydajności przedsiębiorstwa. I tutaj, żeby zapisać układ zbiorowy, tak, żeby, dlatego jest zapisany w tym projekcie, w rozdziale 11 Kodeksu Pracy, który określa układy zbiorowe, że strona pracownicza ma... przedstawiając układ zbiorowy, ma prawo zapoznać się z pełną informacją o sytuacji ekonomicznej. Oczywiście ta informacja nie może być rozprzestrzeniana i to jest bardzo ważny zapis. Oczywiście pracodawcy niecywilizowani, nowobogacy, oni bronią się przed tym zapisem. Kolejny telefon, witamy. Dzień dobry, halo. Dobry. Dzień dobry, moje nazwisko Lewandowski Jan, jestem emerytem. Mam takie pytanie do pana Krzeglewskiego. W tej chwili w jednym z postulatów jest zapisane po prostu taki punkt, który mówi, że waloryzacja rent i emerytur ma się odbywać w stosunku do wzrostu cen, a nie wzrostu płac. Ja mam pytanie, gdzie pan Krzeglewski był, kiedy w 90 chyba drugim roku obniżano nam próg ze 100 do 90%? Dlaczego wtedy był w Sejmie przecież? I dlaczego wtedy Solidarność nie upominała się o 7-8 milionów ludzi? Przede wszystkim pan się myli. To nie jest postulat Solidarności, to co pan zacytował. Jest to propozycja rządu. A więc tu jest zasadnicza różnica zdań. Zaś jeśli chodzi o to poprzednie stwierdzenie, też pan nie ma racji, ponieważ myśmy głosowali już przeciwko poprzedniemu budżetowi, właśnie dlatego, ponieważ nie została zrealizowana następująca uchwała Prezydium Komisji Krajowej przez Komisję Budżetową. Mówiliśmy, że najniższe emerytury powinny być podniesione i renty. Następnie ma nastąpić pełna rewaloryzacja emerytur od najniższej do średniej i następnie powyżej średniej rewaloryzacja cenowa w zasadzie, spadkowa taka. I taka jest prawda wyrażona dokumentami. Jeszcze raz powtarzam to, co pan powiedział wcześniej. Nie jest to postulat Solidarności, jest to niestety postulat rządu, który nie akceptujemy. Panie przewodniczący, według pańskich obietnic przedwyborczych miał być to szary związek struktur branżowych. Ja widzę ciągle armię walczącą z rządem. Czy w tej sprawie branżowości posunięto się, czy chociażby mnie, kiedyś naukowca, dzisiaj dziennikarza, związek jest w stanie reprezentować w moich interesach zawodowych? Bo mówiąc szczerze, tego nie odczuwam. Kiedyś mnie reprezentował politycznie. Ja to sformułowanie, czy zwykły szary związek, zadałem przekornie, z pytajnikiem, prawda, jako takie pytanie retoryczne. Uważam, że Solidarność nie może być zwykłym szarym związkiem, przez to, że jest związkiem solidarnościowym, który musi swoje stanowiska przedstawiać z uwzględnieniem interesów wszystkich branż i wszystkich grup. I dlatego to jest często dla nas trudne wewnątrz, a równocześnie bardzo niewygodne dla władzy, jak ostatnio kopalnie śląskie stanęły, solidaryzując się z postulatami ogólnopolskimi, także z postulatami Bełchatowa. Czyli, że tutaj nie jesteśmy zwykłym szarym związkiem na szczęście, zaś jeśli chodzi o reprezentowanie interesów pracowników sfery budżetowej, wyraźnie mamy tutaj swój plan, przede wszystkim. W sensie makro. Zaproponowaliśmy, żeby Komisja Trójstronna do Spraw Społeczno-Gospodarczych wyraźnie określała przed każdą roczną ustawą budżetową proporcje środków wydawanych na sektory budżetowe. Ale żeby to była umowa partnerów społecznych. Także tym partnerem, jednym z tych partnerów jest Związek Zawodowy i przedstawiciele sektora budżetowego. Następnie wyraźnie mówimy o dłużeniu sektora budżetowego, o układach zbiorowych także w sektorze budżetowym, o wprowadzeniu rewaloryzacji płac w budżetówce w oparciu o środki uzyskane z banderolowania. Przecież to był zapis z panem prezydentem w czerwcu tamtego roku. I uzgodniony także jeszcze z rządem pani Suchockiej, że wszystkie nadwyżki dochodów do budżetu będą przekazywane na zwiększenie najniższych emerytur i rent i zwiększenie środków na wydatki budżetowe, płacowe i rzeczowe. I to są konkretne umowy nierealizowane przecież przez władzę. W roku 80-81 działacze Solidarności nazywali siebie strajków strażakami. Przez 15 lat Solidarność wyspecjalizowała się przede wszystkim w strajku w przeprowadzaniu. Czy nie jest czasem tak, że pan dzisiaj jest największym specjalistą od podpalania strajków? No właśnie, tutaj powołam się na nieubłaganą statystykę i tak zwaną opinię publiczną. Czytałem niedawno wprost, czasami czytam, choć wprost pozbawiam je zębów i specjalnie wykonuję moje zdjęcie tak, żeby panie w Polsce mnie jakoś mniej lubiły. Ale tak jest, widzieliście państwo okładkę, mamy zęby wszystkie, prawda, i stosunkowo jeszcze swoje, wszystkie swoje, a wprost na przykład zastosowało tutaj taki czarny retusz i tak dalej, ale to jest wprost, czyli nie wprost, chciałem wrócić do tego pytania. W
tych sondażach wyraźnie było, kto wywołuje w Polsce strajki. Tylko 2% ludzi powiedziało, że związki zawodowe. 13% ludzi powiedziało, że rząd i konkretni wręcz przedstawiciele rządu. W sumie taka jest prawda. Czyli, że nie podpalamy. Te strajki podpalają niestety rządzący. Podpalają władzę przez konfrontacyjną politykę, przez niechlujną politykę, przez powierzchowną, przez nierealizowanie porozumień społecznych, które podpisują. Przecież tych porozumień było 60 podpisanych. Postulaty związku są o porozumienia, czyli mówię, 2% ludzi mówi, że powodują strajki. Dziękuję, dziękuję panu Krzepeckiemu za przybycie do studia. Czas nam się skończył. Państwu dziękuję za liczne telefony i do zobaczenia za tydzień w A Teraz Konkretnie. Naszym gościem będzie minister spraw zagranicznych Andrzej Olechowski. A więc za tydzień, godzina 15:15, A Teraz Konkretnie.